Siema, witam. Jakiś czas temu wystartowała zamknięta Beta Delta Force Hawk Ops. Grałem w ten tryb Extraction, czyli powiedzmy, że na wzór Tarkowa. Um, grałem jakieś ponad 15 godzin. No i co mogę powiedzieć o tym trybie? Po pierwsze, jest to dużo. ta gra jest dużo szybsza niż Tarkov, dużo szybsza niż Arena Breakout. Ja bym to przyrównał do bardziej takiego mm, Tarkowa w stylu Koda. Jeżeli chodzi o szybkość gierki, dodatkowo mamy klasy. Te klasy mają umiejętności różne. Mamy jakieś tam hillera, jakąś postać, która skanuje. Rzuca strzałkę, która skanuje i tak dalej. Ale gameplay loop jest no, podobny do, do Tarkowa. Lecimy na łapę. Na łapie lutujemy wszystko. No, i później chcemy się wyekstraktować. Jak zginiemy, tracimy wszystko. Możemy tradeować na auction house, kupować rzeczy od NPCów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście robić questy. Questów jest dosyć sporo. Rozbudowywać nasz hideout. I tak to wygląda. Jak ktoś grał w Tarkoba to mniej więcej raczej wie o co chodzi. Ale ja mam kilka problemów z tą grau. Pierwsze mega. Znaczy mega. Ciężko moim zdaniem zdobywać hajs w tej gierce, no bo jeżeli nie, nie, nie mam kart, może przez to też, że chodziłem na miejscówki bez kart, bo jeżeli nie mam kart, no to kupuję powiedzmy ammo za 100k, armor, hełm mnie kosztuje 100k, armor 100k, stoka to już mam 300k, jakiś plecak 100k, 400k. Jakieś medy, i tak dalej. To powiedzmy, że 400k, a taki przeciętny run no to jest od 300 do 500k, czyli jak wyniosę 500k, no to jestem 100k na plus na takim ranie. A um, dodatkowo dosyć mało ludzi gra, tam było chyba nawet nie 20 tysięcy na streamie. Oczywiście jest jeszcze off stream ale te 20 tysięcy trzeba podzielić na pół, no bo mamy dwa tryby, mamy ten tryb extraction i mamy tryb ala battlefield. No i problem jest taki, że są dwa tryby, tak, w arenie breakout mamy normalny tryb i mamy trudniejszy tryb. No i jaki jest tu problem? Problem jest taki, że na normalnym trybie jest mega dużo botów. Znaczy, mój problem z tą grą jest taki, że tutaj są boty imitujące graczy. Czyli normalnie mają jakieś tam nicki i tak dalej, tylko zachowują się jak boty, mają giga słabe itemy. No i takich botów graczy można nafarmić 10-15 w jednej gierce, nie? Bo oni się respią, no jest bardzo dużo do tych graczy botów. Takiego gracza, gracza gracza to myślę, że spotykałem, nie wiem, może raz na 4 gry. I jeszcze miałem odpalony Ranked Mode. Moim zdaniem na takim Ranked Mode nie powinno być botów, no bo jednak e, zabijam tych ludzi, żeby zdobyć rangę, nie? A tu jednak się okazuje, że że większość tych graczy no to tak na dobrą sprawę boty. Więc to jest mój główny problem. E, jeżeli chodzi o ten trudniejszy tryb, tego trudniejszego trybu nie da się w ogóle wyszukać. I moja teoria jest taka, że dlatego, że tam nie dodaje po prostu botów. Tak mi się wydaje, że jest za mało graczy. No a. Jeżeli tam nie dodaje botów, no to możemy się w jakiegoś 10 minut i nie znajdzie nam gierki. Dlatego normalne gry tak szybko znajduje na tych normalnych słabszych mapach. No bo tam dodaje nam boty. Ogólnie. Mm, tego typu grze boty, w sensie gracze imitowani przez boty, mi się totalnie nie podoba ten pomysł. No bo oprócz tego w grze mamy AI jako AI, czyli po prostu boty na różnych miejscówkach, które tylko biegają i je sobie farmimy. Więc już dodatkowe boty jeszcze, no moim zdaniem nie powinno tego być. E, powinny być te boty, które są jako boty. No, i oprócz tego gracze, nie? Moim zdaniem, boty tak jak nie mamy w Fortnite, że na niskim levelu mamy dużo botów, im wyżej, e, coraz mniej. To w Extraction Looterze, moim zdaniem, mega nietrafiony pomysł, no i po prostu nudziłem się grając na boty. Było to giganudem po 15 godzinach. Jestem po prostu znudzony. Nie chce mi się już grać dalej, bo wiem, że większość moich gier to będą gry na boty. No i to jest bez sensu. Nie chce mi się po prostu już więcej w to grać, ale za niedługo startuje Arena Breakout, no i zobaczymy, może te boty są tylko na betę, żeby szybciej znajdowały gierkę, nie mam pojęcia, jak gra wyjdzie już tak oficjalnie, zakończy się beta i wyjdzie, będzie miała swoją premierę, pewnie ją przetestuję, ale póki co chyba raczej wolę Arena Breakout, ta gra jest spoko, sam gameplay jest spoko, ale te boty przekreślają wszystko, nie? To mi się giga nie podoba, no ale zobaczymy jak będzie na faktycznej premierze gry, możecie napisać co wy o tym myślicie, o, ty, o tych botach, i jak wam się gra podoba.